Cześć, witajcie na kanale Piłkomaniacy. Dzisiaj pogadam sobie o przyszłości jednego z największych talentów polskiej piłki, czyli Janku Bednarku, o jego przyszłości w swoim klubie. Zapraszam do oglądania. Więc mówiąc o Bednarku, no wszyscy wiedzą, że Bednarek to jest przyszłość polskiej obrony. Praktycznie to ma być drugi Glik, więc jego kariera bardzo jest dla nas ważna w jakimś sensie, ponieważ Bednarek, no chociaż nie gra, to jest naprawdę świetnym obrońcą. Pamiętajmy też, gdzie on gra. Gra w Southampton, czyli w drużynie z Premier League, gdzie tak łatwo o miejsce w składzie nie jest. Najgorsze jest to, że on nawet nie jest powołany na ławkę rezerwową, że on jest stoperem numer 4, chociaż w tamtym sezonie na końcu praktycznie ugrał mu utrzymanie w sumie. Strzelił gola w Chelsea w debiucie. Został trzeci Polakiem, który strzelił gola w Premier League. Więc naprawdę miał fajny występ pod koniec sezonu. Potem jeszcze wyjechał na Mundial. Zagrał tam 3 mecze, strzelił gola w meczu z Japonią. Pod koniec sezonu naprawdę był super w jego wykonaniu. I wydawało się, że Bednarek będzie grał po całej składzie Southampton. Ale co pamiętam, Southampton zrobiło transfer i trochę się tym pozmieniało. I teraz przyszła oferta z... No przyszła. Takie są plotki, że przychodzi oferta z Galatasaray. Bardzo dobra drużyna z Ligi Tureckiej. Do tego chciałem, czy Bednarek pójdzie w ślady Yaha. Jak wiemy, Yaha przeszedł do tureckiego klubu. Nie pamiętam nazwy, może gdzieś tutaj dostaniecie na dole nazwę tego klubu. Pójście do Galatasaray byłoby naprawdę dobre. Po pierwsze, albo zagrają w Lidze Mistrzów jeszcze, jak awansują, chociaż mają małe tam szanse. Ale zawsze jakieś szanse są, że dostaną się do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Albo dostaną się do Ligi Europy, jest duża szansa, więc może zagrać w europejskich pucharach, to było zawsze coś ciekawego. I Liga Turecka jest naprawdę dobrą ligą, bardzo ostrą, trzeba przyznać. Zwłaszcza derby Stambułu, wielki sztos, można powiedzieć, tam jest ogień i w ogóle masakrycznie. Na pewno wiecie, jak jest. Ale jako klub Galatasaray jest naprawdę dobry. Jak widzę w nim potencjał, to może tam zagrać. Pójście do Galatasaray było naprawdę dobre. Takie, co mówią plotki, to o tym, że skauterzy Galatasaray byli na tym meczu z Czechami, no to nie jest dobre, to nie jest akurat fajne, że oni tam byli. System był słaby, więc to nie było fajne pokazanie się skauterom Galatasaray, więc no cóż, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Bednarek tam pójdzie. Jestem na pewno za. Najważniejsze, żeby grał i żeby Southampton odeszedł w tym okienku, albo na wypożyczenie, albo z normalnym transferem, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Piszcie, co było najlepsze dla tego zawodnika. Czy odejście do innego klubu, czy zostanie w Southampton, czy jeszcze inny klub, czy wróci do Ekstraklasy. Albo podajcie swoje propozycje. Na pewno fajnie by było, jakby odeszedł, moim zdaniem. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!